Dąbrowskie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało bardzo obszerną ofertę wakacyjną. Dzisiaj odwiedzamy Park Zielona i przyglądamy się, jak miło spędzić czas. Skąd pomysł na zorganizowanie tego typu akcji? Pomysł stąd, że mamy coraz więcej w naszym regionie na Zagłębiu skateparków, budują się i to bardzo dobrze. No a jednak coraz mniej czasu poświęca się i możliwości na szkolenia dzieciaków, więc postanowiliśmy, żeby pomóc im, jako my starzy wyjadacze chleba, rajderzy, żeby zaczęli się z nami uczyć jeździć i żeby bezpiecznie, podstawa bezpiecznie, czyli uczyć jazda w kasku, jazda w ochraniaczach i podstawowe jakieś tam rzeczy na skateparku. Starzy wyjadacze, ale nowa moda, no nie jest, to jest dosyć świeży sport. Świeży sport, jeżeli chodzi o na przykład skutery, czyli hulajnogi, to tak, to wchodzi na całym świecie jako nowość, ale nie ukrywajmy, deskorolka, rolki, BMX-y, no to już od gdzieś kilkunastu lat nasza scena istnieje, tylko że w większości przypadków jeszcze wcześniej nie było tych skateparków, było kilka na jeden cały region, jakiś przemysł, okręg, a teraz już jest praktycznie w każdym mieście, więc dlatego też mniej ludzi może już jest na skateparkach, ale coraz więcej ludzi jeździ. Ci młodzi ludzie są podzieleni na grupy, rozumiem, tak? Na takich, którzy dopiero są początkującymi i na takich, którzy już kilka lat przemieszczają się na tym sprzęcie. Tak, staramy się zrobić, jeżeli chodzi o szkolenia Extreme City, dwie propozycje, czyli dla juniorów i dla podstawowych, czyli od 6 do 10 lat i tam jest głównie na podstawach się skupiamy oraz dla właśnie zaawansowanych, którzy już zaczęli jeździć, powiedzmy 2-3 lata, ale jeszcze to nie jest taka jazda agresywna, czyli na skateparkach, gdzie mogą latać nad przeszkodami, grindować rurki, czy inne kwestie związane z jazdą ekstremalną, to my staramy się tak podzielić, dobrać instruktorów, żeby był dobry poziom. Czyli jak wyglądają początki? Na początku tego typu hulajnoga, tak? Na początku mamy tak, że jest to na przykład quarter, tutaj mamy bank i staramy się, żeby na początku nie wjeżdżali na rurki, które są, czy jakieś przeszkody wyższe, tylko uczyli się podjeżdżać na quartery, czy na banki, starać się jeździć na mini rampach, czyli w jedną i w drugą stronę uginać nogi, balans odpowiedni złapać i dopiero po tych kwestiach uczymy oczywiście dalej, czyli oli w międzyczasie, żeby podstawowy skok na deskorolce, żeby można było wskoczyć na rurki, na poręcze, czy przeskoczyć schody na przykład. No żeby osiągnąć taki poziom, powiedzmy, no, średnio zaawansowany i radzić sobie, ile czasu powinniśmy poświęcić? No podejrzewam, że jakieś 2 sezony to na pewno. Oczywiście są talenciaki, ale na pewno 2 sezony i żeby to też nie były martwe sezony, jak to mówimy. Czyli żeby też w zimę jednak starać się jeździć. Jest już kilka skrytych skateparków w Polsce. Mam nadzieję, że będzie powstawać więcej. Najbliżej jest we Wrocławiu. I dużo już dzieciaków, które naprawdę załapały tego bakcyla, zajawkę, jak to mówimy, zaczęły jeździć już w czasie zimy. I w tym roku już widzimy od razu efekty, że nie zaczynają znowu od początku, czy jakby powtarzając triki, tylko już idą dalej. Skateparki powstają w wielu miastach naszego regionu. Każdy chętny może skorzystać z porad specjalisty i samemu spróbować o własnych siłach zjechać z rampy.